Hej, witam was bardzo serdecznie. Tym razem chciałem wam pokazać bitwę na żywo FM 215B183, czyli po prostu FyWy! FyWy, mój pierwszy FyWy, najlepszy z najlepszych, niszczyciel brytyjski 10 poziomu, mój masakrator, ulubiony niszczyciel czołgów w grze, no po prostu FV. Mam na nim mnóstwo bitew przegranych już, nawet grałem na CW chyba raz w Fejmie tą maszynką, więc naprawdę zawsze lubiłem ten czołg od początku, miałem go pierwszego dnia, może to na złe określenie, pierwszej minuty, za free expo oczywiście, no noobstwo tak, jak można powiedzieć, ale no mówię, pierwsze bitwy tym czołgiem to było coś niesamowitego wtedy. Nie zapomnę tego prędko. Po prostu grałem pierwszą bitwę tym czołgiem na nie klify, klify, tak, klify z Kapa Dolnego South i po prostu jechałem na kurkę, tak? Jechałem za latarnię. Wyjechał IS-7. I wiecie, co się stało z IS-7? Wyparował. I od tej chwili wiedziałem, kurna, że to jest czołg dla mnie. Także tak zaczęła się moja historia z FV-em. To była moja pierwsza bitwa tą maszynką. Więc, no naprawdę. To były czasy. Teraz jest troszeczkę gorzej, bo ludzie znają już ten czołg, wiedzą na co go stać i już nie ma takiej niespodzianki. Tylko piszą, że noob, że Golden wali. No ale na fale się tak naprawdę tylko Golda używa. Tutaj ten kod jest konieczny, jeżeli chcemy być po strachu na polu bitwy. Napisał się A multi, więc może wypadałoby kulturalnie odpisać, a nie jak silnie się zachować i nie pisać. Słuchajcie. Przy okazji potraktuję ten temat. Jeżeli chodzi o pisanie na czacie, ja czasami mam czat włączony, więc to nie jest tak, że ja jestem świniacham i burak, że nie odpisuję, tylko dlatego, że mam czat włączony. Czasami nie chce mi się, czasami jestem zajęty, jestem w bitwie, ale na przykład jadę na 3 razy R i nie zobaczę, albo loguję się, później potestuję mody albo cokolwiek. No jest miliard opcji, dlaczego mogę wam nie odpisać, ale no mówię. Jeżeli odpiszecie do mnie, no to ja to widzę. Zazwyczaj, jeżeli do mnie odpiszecie, to ja to widzę, ja to szanuję, ale to nie jest tak, że to jest moim obowiązkiem jest odpisać wam, no bo no tak nie jest niestety, no tak nie jest. Wypada, ale nie jest to obowiązek jakiś, tak? Kultura nakazuje, że się powinno, ale czasami po prostu jest jakaś przeciwność losu, która no uniemożliwia mi to. Dobra. Mam nadzieję, że ty tym A75 się cofniesz. Cofnął się. Ale w jego wypadku podjechał do przodu. Dobra. A75 jedno mniej. Dobra, kolejny czołg. Obczyk 140. Idealny cel do one-shota, ale niestety już się schował. O tym sterowałeś jeden trochę zasłania mi go, nie powiem. Cokolwiek, wszystko mi zasłania z tym 121, ale już. Muszę poczekać. No nie strzela, bo trafię w dupę jeszcze za full. Dopiero będzie potem. Płacze, jak to multi trafia swoich. Jeszcze ba, dostanę, kurde. To by było dobre. No FM czasami się zdarza tak, że ktoś wyjeżdża ci pod lufę i. No. Zginie na hita. No dobra. Świećcie coś tam, świećcie. No chciałbym tego 85 może upolować. Jakby tak stał jeszcze chwilę. No. No słabo. Wylosowało słabo. Liczyłem, że będzie z one shot, ale nie tym razem, najwyraźniej. Co by tu zrobić? No można byłoby zjechać w dół. Do tego losia, ale tam jest Waffentrager. Trzy arty. Tutaj jest jeszcze bezpiecznie. Jeszcze chwilę tu poczekam. I nie popełnię tego błędu co borsykiem. Borsukiem, jak to woli. Tam troszeczkę za późno się zorientowałem, że trzeba było postać chwilę, bo byłaby okazja na więcej damage'a i nie dostał takiej było od czegoś. A tego póki jeszcze jest niepewnie, tutaj sobie chwilę postoję. Jak będzie spokojniej, no to ruszę. To 85 by się przydało zniszczyć mimo wszystko. Dobra, tam jest 4, no tam jest parę czołgów, no jest parę czołgów. No tutaj mógłbym zjechać w dół. Leosia. Nie zdejmę, to 30 mógłbym zdjąć co najwyżej. Ale jakbym wyjechał, to bym wyjechał też po tamto, co jest tam, a tam jest Waffentrager. Jest to.
tutaj jak Tiger, który by mnie osłaniał, ale mimo wszystko, kurde, jak wyjedzie Weapon Tracker, no to wiecie. No, sam jak Tiger to będzie za mało. Jest Bafenik, ale już się cofnął. Kurde, widzicie, on się tak wychyla, nie boi się tak. No już się chyba boi teraz. Jeszcze Art tu strzela, no. Chciałem, żeby to 30 spadło, te 30 spadło. Wtedy mógłbym coś zrobić dalej. Ale on stoi całkiem bezpiecznie, kurde. O, wyjedzie tym wapenem? To jest dobre pytanie. O, dużo ryzyko tutaj jest, jak wjadę. Trochę mi się nie kalkuluje, zobaczę na kogo. To 30 celuje przed siebie, zobaczcie, no to jeszcze za skałą jest, zanim dojadę do niego, to ten wapen mnie zdejmie 3 razy. Bez sensu. O, je, dobra, nie ma to 30. Ale 75 tutaj nic mi nie zrobi. Po L8 mogę pojechać. Nie ma problemu z L8. O! Kurde, zaświeciło mnie to wszystko. No i teraz dupa jest trochę. Kurde, no widzicie? Cały element zaskoczenia już cholerę. Dostałem jeszcze parę czołgów, ale to są czołgi, które już na hita nie zdejmę. Ale jak nawet bym zdjął, no to mogą mi też oddać mocno. Liczyłem, że więcej będzie łatwych celów. Dobry team mi się trafił też, rozsądny przede wszystkim. Tak ostrożnie czują grę, czyli patrzą rogi i dopiero jadą jak mają czysto. To dobrze z jednej strony, ale z drugiej strony no, damage jest wtedy słabszy. Tam jest Fosz, który ma dużo HP, ale Waffen Trager no zginie. Nie ma szans, Fosz ma 3 pestki, zaraz zginie ten WT Fywagen. Dokładnie. Tu muszę uważać, bo są dwa wapeny, jednego zdejmę, ale drugi mnie wyjedzie i skończy, prawda? Mam asukurację arty możliwe. Kliknę tutaj, że proszę o asukurację. Dobra, jest arta. Ja ją świecę, ona mnie nie widzi, więc może wstawię ją na się artylerii. Zgadnijcie, na kogo bym się teraz pokusił. No. Jeżeli powiem, że jestem niezadowolony, no to chyba rozumiecie mnie, prawda? No, Arta. Czekam. Czekam, czekam, czekam. Dobra, zdjęty. Słabo. Naprawdę słabo. Waffen jest chyba z prawej, co nie? Nie, tam jest Waffen. Dobra, dobra, tu trzeba jechać w lewo. Fosz, kurna, nie. A, jeszcze jedno peski mi będzie mógł wsadzić. Kurde, no zobaczcie, no. Co mnie trafiło? E4. O, celowniczy. To on już nie ma PS, tak to jest. Kurde, no celowniczego mi zdjął tą artą chyba, tak? Kurde, no. No, lamersko, lamersko. Szkoda, no ten E4 to w ogóle. Ta arta to nie wiem, jak ona to zrobiła, że mnie trafiła, a ale 4 no to też. Myślałem, że mi tutaj asekuruje jakoś nasz team. Ale o. No i zobaczcie, ja go nie zdjąłem, on mnie nie zdjął do zera. Takie. Takie ciekawe starcie. Obaj się nie zniszczyliśmy. Lucker from fame. Ja nie laker, bo laker to byłby, gdybyś mnie nie trafił tą artą. Nie wiem, jak coś się stało, że ty nie spadłeś. Dziwne. Jestem trochę zaskoczony, że ta arta jakoś wyjechała i mnie trafiła. Ale może to przestała w krzaku, a potem się cofnęła w dół. Dobra. 5700 uszkodzeń w tej bitwie.
11 tysięcy w plecy. No, niestety nie ma żadnych bonusów, więc no możliwe jest to, że wychodzę na minus, ale nie jest źle mimo wszystko. Ja chyba załogam na jakimś innym czołgu teraz z tego TDK. Zaraz sprawdzę, czy to na EPA, ale jest ta załoga, gdzie ona jest. Tutaj gdzieś na jakimś brytyjskim czołgu może mam ją. I pamiętam, że miałem Bije na tym czołgu, więc może gdzieś załogę przerzucałem. Tu jest siata. To sobie taką biedną załogę, aby z Bije? Kurde, ja to będę musiał zmienić. Nie, no nie, no to trzeba będzie zmienić. Bije. Bije dać. Także to była bitwa FVM 215B183. No, miałem ostatnio lepszą 10 tysięcy, ale to już opowiadałem parę razy. Ta pokazuje, że ten czołg naprawdę jest mocny, ale dla mnie, dla osoby, która grała tym czołgiem już tam kilkaset bitew, no to już nie jest nic nowego, tak? To już jest dla mnie normalka. Tylko jak gram dziesiątką i walę za 200 albo za 300, 400, to jest dla mnie mało bardzo. Tak? Tutaj się damage liczy w tysiącach i jest to już, znaczy damage na strzał w tysiącach i jest to oczywiście już co innego. Także, no ja dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że niedługo pokażę wam lepszą bitwę FM 215B. Na razie, cześć.